Szanowni Państwo, ponieważ niezmiernie trudno streścić przeszło 50-letnią historię w jednym odcinku, Doktor Who dostał u nas dwa. Na początek opowiemy Wam o pierwszym, trwającym 26 lat etapie jego powstawania, a w drugiej części skupimy się na współczesnej reaktywacji legendy. Fanów serii prosimy o wyrozumiałość i jeśli znajdziecie jakieś błędy albo macie coś do dodania, wpisywanie w komentarzach. Nie ma co prawda Złotych Globów, ale ma za to dwa rekordy Guinnessa. Za najdłużej powstający serial sci-fi i równoczesną emisję w największej ilości krajów. Doctor Who to serial legenda, przez Brytyjczyków uznawany za skarb narodowy. Do końca 2014 roku powstało 813 odcinków, 34 serie, 2 filmy kinowe, 1 telewizyjny, spin-offy, słuchowiska radiowe, książki, komiksy, a nawet sztuki teatralne. Od 1963 roku, w którym serial zadebiutował w BBC One, doktor grany był przez 12 aktorów, choć to nie wszyscy, którzy przez lata wcielali się w tą postać. Doctor Who opowiada o przygodach humanoidalnego kosmity, nazywanego doktorem, który podróżuje w czasie i przestrzeni statkiem kosmicznym TARDIS, wyglądającym z zewnątrz jak policyjna budka z lat 60. Doktor ma dwa serca, należy do rasy władców czasu i pochodzi z planety Gallifrey. Ma też zdolność regeneracji, czyli przemiany fizyczno-osobowościowej, kiedy jego stan zdrowia staje się krytyczny. W podróż zabiera towarzyszy, z którymi przemierzając wszechświat, ratuje światy przed zagładą, walczy z wrogami i naprawia błędy w czasie. Ale nie zawsze tak było, bo serial wymyślono jako edukacyjny cykl dla dzieci przybliżający im historię i świat współczesnej nauki. Za ojców serii uważa się Sidneya Newmana, Donalda Wilsona i C.E. Webera, choć lista współtwórców jest znacznie dłuższa. 25-minutowe odcinki emitowano co tydzień, a fabuła zamykała się zwykle w 4 częściach połączonych cliffhangerami. Słynny motyw muzyczny z czołówki, który od przeszło 50 lat towarzyszy serialowi, został skomponowany przez Rona Greinera i nagrany w studiu radiowym BBC. Charakterystyczny dźwięk TARDIS, który powstaje przez pocieranie kluczem basowych strun w pianinie, również zastrzeżono jako utwór muzyczny. Pierwszy grany przez Williama Hartnella doktor był wyniosłym starcem podróżującym w czasie i przestrzeni z wnuczką i dwójką nauczycieli. Pilota po raz pierwszy pokazano w BBC One 23 listopada 1963 roku i miał rozczarowująco niską oglądalność, na którą wpłynęły kiepskie nastroje społeczne po zabójstwie Kennedy'ego oraz awaria prądu. Dlatego odcinek retransmitowano. Ponieważ w latach 60. telewizja miała ograniczone możliwości postprodukcji, odcinki nie były montowane, tylko grane bez przerw i rejestrowane jak teatr telewizji. Choć zakładano, że w serii nie będzie potworów, wszystko zmieniło się za sprawą odrzuconego początkowo scenariusza, w którym po raz pierwszy pojawili się najwięksi wrogowie doktora – Dalekowie. To dzięki nim udało się przyciągnąć przed telewizory starszą widownię, a serial stał się ogólnokrajowym fenomenem. W 1965 roku gościnnie pojawili się w nim nawet Beatlesi, a słowo Dalek wpisano do wielkiego oksfordzkiego słownika angielskiego. Początkowo Doctor Who nie miał spójnego kontinuum i własnej mitologii. Kiedy w 1966 roku Hartnell zaczął podupadać na zdrowiu, obawiano się, że serial będzie trzeba skasować. Problem rozwiązał genialny w swej prostocie pomysł na przemianę, jaką przechodzi doktor, zmieniając swój wygląd i osobowość. Pozwoliło to nie tylko na obsadzenie roli nowym aktorem, ale i przedłużenie serialu o wiele, wiele lat. Termin regeneracja pojawił się jednak dopiero przy trzeciej przemianie, zaś to, że każdy władca czasu może przejść maksymalnie 12 regeneracji, dopisano w mitologii znacznie później. Z czasem w uniwersum Doktora Who pojawili się kolejni wielcy wrogowie, Cybermeni oraz Mistrz. Już przy drugiej inkarnacji doktora granego przez Patricka Troughtona pojawił się soniczny śrubokręt, widzowie dowiedzieli się też, że Doktor Who jest władcą czasu. Przybyło też odcinków typu Monster of the Week. Niestety są one w dużej mierze niedostępne, ponieważ BBC w latach 67-78 z oszczędności niszczyło stare kopie swoich produkcji. Łącznie brakuje 97 z 253 epizodów, które do tego czasu nakręcono. Kolejni doktorzy stawali się coraz bardziej ekscentryczni, młodnieli, mieli coraz więcej energii, a w serialu przybywało scen akcji. Do roku 89 doktor przeszedł 6 regeneracji. Najdłużej, bo aż 7 lat, utrzymał się grany przez Toma Bakera czwarty doktor. Do czasu reaktywacji serii w 2005 roku najmłodszym odtwórcą roli doktora był Peter Davison. Najmniej lubianym i najgorzej ubranym był szósty doktor Colin Baker.
Do roli siódmego doktora typowano m.in. Rowana Atkinsona, ale ostatecznie zagrał go Sylvester McCoy. Zmieniali się też towarzysze doktora z kadry pedagogicznej, ewoluując w stronę atrakcyjnych kobiet w obcisłych strojach. Mimo to wszelkie podteksty seksualne, flirt czy pocałunki między bohaterami były zakazane. W 1989 roku kino i telewizja wchodziły w erę efektów specjalnych, a Doktor Who wypadał pod tym względem blado. Serial zmagał się z malejącą oglądalnością i słabszym czasem antenowym. Ówczesny szef BBC Jonathan Powell nie przepadał za serialem, który miał jego zdaniem tekturową scenografię, dlatego zawiesił produkcję, a w 90 roku Doktora Who oficjalnie skasowano. Zniknął z anteny przed swoją 27 serią, do której napisano już 23 scenariusze. Reaktywacja serii w BBC miała nastąpić dopiero 16 lat później.